Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Układ limfatyczny jest jednym z podstawowych układów składających się na nasz układ odpornościowy i immunologiczny. I to, co powiedziałam wcześniej, to jest główny układ oczyszczający, czyli tak jak nasza woda popularnych detoksów i tego właśnie oczyszczania organizmu z metali ciężkich i tak dalej. Podstawowym oczyszczaniem naszym na co dzień jest właśnie dbałość i właściwie funkcjonujący układ limfatyczny, na który zyskujemy tą odporność i właściwie się oczyszczamy. I jeśli ktoś chce właśnie robić jakieś detoksy, jeszcze do tego, nie daj Boże, sokowe albo jakieś strasznie restrykcyjne. Binder than that, że tak powiem. Wiele osób, tak? Wiele osób binder than that, no ale jakby chcemy być coraz mądrzejsi, tak, w dbaniu o siebie, bo to nie chodzi o to, żeby być fajni i mądrzy, tylko po prostu mądrze dbać o tą swoją anatomię. To właśnie, ktoś sobie robi detoks sokowy, a jednocześnie nie chodzi, nie pompuje tego układu limfatycznego i nie pije jednocześnie dużej ilości wody, no to tak naprawdę ten organizm tak się nie, albo nie śpi. I tak się nie oczyści, bo sen, mamy coś takiego jeszcze jak układ glimfatyczny. Układ glimfatyczny to jest układ limfatyczny na poziomie naszego mózgu i układ glimfatyczny, który odkryto bodajże 4 lata temu. Wow. Także my naprawdę nie wiemy. Za 200 lat w Polsce będą uczyć o tym. Może. Układ glimfatyczny jest, odkrycie układu glimfatycznego odpowiedziało na pytanie, dlaczego my śpimy. Okay. My śpimy po to, żeby mózg miał się oczyścić. Bo dokładnie wtedy, kiedy my przechodzimy w fazę snu, znaczy nie w fazę, tylko jakby w sen i w cały cykl senny, tak, bo fazy snu mamy 4, to mózg zaczyna się oczyszczać. I właśnie komórki glejowe, czyli dlatego my nazywamy układem glimfatycznym, a nie limfatycznym, żeby rozróżnić, że on jest charakterystyczny dla mózgu, zaczynają nam oczyszczać mózg z tych znowu produktów ubocznych metabolitu. Więc co wspiera nasz układ limfatyczny, czyli ten, który jest na poziomie całego ciała na co dzień, oprócz snu na poziomie mózgu, to tak jak już powiedziałam, właśnie chodzenie, dzięki czemu następuje to pompowanie takiego układu limfatycznego i ta chłonka pompująca następuje ten właściwy jej odpływ, tak zwany drenaż, też żylno-limfatyczny, a jak wiemy, układ żylny jest tym, który odpowiada za odprowadzenie tej odtlenowanej krwi z powrotem. Woda, duże ilości wody. Duże ilości wody, które... Niezimnej. Niezimnej, ciepłej, a jeszcze często też z dodatkiem soli, kilka razy w ciągu dnia, bo to faktycznie wspiera oczyszczanie tego układu limfatycznego. Też to, co właśnie wiemy z osteopatii szerzej, to, że jest możliwe to pompowanie tego układu limfatycznego wynika z rozkładu przepon w ciele. Nie mamy tylko przepony jako tego narządu, przepony klatki piersiowej, tego pięknego narządu, na którym zresztą bardzo dużo w osteopatii pracujemy, który się rozpościera jak taki spadochron pod naszymi dolnymi żebrami, a pod którym się znajdują narządy, chociażby takie jak żołądek z lewej strony, wątroba z prawej. Ale mamy przepony jako takie horyzontalnie rozpostarte membrany powięziowe, które właśnie ze sobą współpracują trochę właśnie w pozycji horyzontalnej, trochę jak taka harmonijka, ja zawsze tłumaczę. I właśnie jak chodzimy, jak biegamy, jak skaczemy, one są w stanie pompować ten układ limfatyczny. Co jest też fajne i co tutaj jest ukłon duży w stronę jogi, wszystkie pozycje odwrócone, no jakby cały czas my tą grawitacją ściągamy się, działamy w przeciwnym ruchu kierunku do układu limfatycznego, ponieważ on pracuje do góry, tak, do głowowo, a no wiadomo, że grawitacja ściąga nas w dół, cały system doogonowo, więc pozycje odwrócone, uwzględnienie ich w ciągu dnia, dlatego jest też tak ważne i korzystne dla układu limfatycznego, oprócz tego, że jeszcze dzięki temu odpoczywa nasze serce, ale to jest już trochę o czym innym. I oczywiście czysta w miarę możliwości dieta, tak, czyli im więcej ten, to jest bardzo fajną analogią jest porównanie tego do akwarium, tak, czyli nasz układ limfatyczny jest jak takie akwarium i jak wiemy, akwarium, jak go nie oczyszczamy, no to jest powstaje, tam się zaglonowuje, tak? Po prostu się zasyfia, nieładnie mówiąc. Dokładnie to słowo miałam w głowie. Tak, to ono pasuje, no. Więc
Więc żeby je regularnie oczyszczać, to musimy tą wodę tam przepuszczać, tak? I żeby był ten, ta dynamika była zachowana i dzięki temu te glony się nie zatrzymują. I dokładnie jest tak samo. Jak go nie oczyszczamy w właściwy sposób, nie dorzucamy tylko tej karmy dla rybek tam, tak? I tego syfu, no to niestety robi się tak zwany zastój. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.